Hej, witam Was wszystkich w kolejnym listopadowym magazynie przygodówkowym. Wiem, że jest już 31 grudnia, ale mimo wszystko uznałem, że warto nawet z tak dużym miesięcznym niemal opóźnieniem opublikować listopadowy odcinek magazynu, a zaczniemy od tematu miesiąca. Nim jest możliwość legalnego zakupu Blade Runnera, kultowej już gry przygodowej stworzonej w 1997 roku przez Westwood Studios. Wszystko zaczęło się od Philipa Dicka i jego powieści Czy androidy śnią o elektrycznych owcach, wydanej w 1968 roku. Później był legendarny film w reżyserii Ridleya Scotta z udziałem Harrisona Forda i Rutgera Hauera. Oczywiście mowa o Blade Runnerze właśnie. To był 1982 rok, no i gra komputerowa z 1997 roku. Gra, która wydawało się, że może zrewolucjonizować gatunek przygodówek. Gra w dużej mierze nieliniowa, z wieloma ścieżkami fabularnymi, z wieloma zakończeniami. Gra, która była naprawdę świetnie wykonana i do dziś jest bardzo grywalna. Wreszcie pojawiła się na GOG-u. Po latach, w których nie można było dostać tej gry w żadnym oficjalnym kanale dystrybucji, nie można było jej legalnie kupić, teraz jest wreszcie taka możliwość i myślę, że to jest bardzo dobry sygnał dla przygodówek, w ogóle dla starych gier komputerowych, że wciąż jeszcze po tym okresie, kiedy GOG na początku pozyskiwał prawa do wydawania tych starych gier, później zajmował się już bardziej nowościami, czy też grami niezależnymi, ale raczej nowymi. No i wydawało się, że może już nie mieć chęci, aby wskrzeszać te stare marki, a jednak takie chęci wciąż są u włodarzy GOG-a i bardzo fajnie, że możemy zagrać w te perełki, których w inny sposób nie moglibyśmy legalnie kupić. I to jest też przeszkoda pokazywaniu tych gier na kanale przeze mnie, no bo staram się jednak nie pokazywać Abandonware, chociaż to jest kwestia sporna, nad którą ciągle jeszcze myślę, czy byłoby to moralne pokazywanie Abandonware'ów, czy jednak ograniczyć się wyłącznie do gier legalnie zakupionych. Gdyby pojawiło się jeszcze więcej przeróżnych przygodówkowych klasyków w oficjalnej dystrybucji, byłbym w niebo wzięty, a takie tytuły jak Blade Runner to prawdziwe perełki, z którymi warto się zapoznać. No i wszystkich Was odsyłam do tej gry. Ja mam ją jeszcze na płycie, aczkolwiek wiadomo, że te stare płyty z grami z lat 90. trudno dziś uruchomić na nowych komputerach. Także zachęcam do sięgnięcia po Blade Runnera. A teraz czas na zbiórkę, którą warto wesprzeć. Game Over Carrara The Series to epizodyczna przygodówka z elementami akcji utrzymana w konwencji horroru. I mamy do czynienia z apokalipsą. Po raz kolejny na ulicy wychodzą zombie, a z nimi, jak zwykle, nie ma żartów. O ile w trakcie wszystkich epizodów świat gry i główna oś fabularna pozostają niezmienne, tak w każdej części wcielamy się w inną osobę, również dokładny czas i miejsce akcji ulega czasem zmianom. Niemniej gra jest umiejscowiona w prawdziwym włoskim mieście, którym jest tytułowa Carrara, no i co ciekawe, również bohaterowie są prawdziwymi mieszkańcami tego miasta. 2 z 5 planowanych epizodów są dostępne za darmo, zatem zbiórka dotyczy pozostałych 3. Szanse na powodzenie są umiarkowane. Na 17 dni przed końcem zgromadzono ponad 3 z 5 tysięcy euro, która to kwota zagwarantuje powstanie 3. odcinka. Do sfinansowania 4. i 5. potrzeby odpowiednio 13 i 21 tysięcy euro, na co szanse są już niestety niewielkie. Czas na zapowiedź miesiąca. Saint Cotar to zapowiedziana już w 2016 roku przygodówka, rozgrywająca się w małym chorwackim miasteczku Sveti Cotar. Położone w górach miejsce jest według autorów pogrążone w smutku i bólu. W trakcie rozgrywki mamy wcielić się w 2 postacie – Beneda Dohnaniego, profesora uniwersyteckiego oraz Nikolaja Kaljakina, kustosza muzeum. Wkrótce po ich przybyciu do miasteczka dochodzi w nim do serii tajemniczych morderstw. Autorzy inspirowali się takimi tytułami jak Black Mirror, Gabriel Knight czy też Broken Sword, a dostępne materiały wyglądają dość obiecująco. Obecnie brakuje mi na rynku tytułów z klimatem obecnym właśnie choćby w pierwszej części Black Mirror i gdyby ta luka została zapełniona przez Saint Cotar, byłbym przeszczęśliwy.
Moje lekkie obawy wzbudza to, że ponoć nasze akcje i słowa mają mieć wpływ na przebieg wydarzeń, a chciałbym jednak wreszcie zagrać w prawdziwą przygodówkę w klasycznym wydaniu, a niekoniecznie w film interaktywny opierający się na wyborach i dylematach moralnych, bo tego ostatnio mam zwyczajnie pod dostatkiem i nie potrzeba mi więcej. Za to starych, dobrych point and clicków coraz częściej po prostu mi brakuje. Dlaczego zatem Saint Cotard jest zapowiedzią miesiąca? Otóż autorzy po dość długim milczeniu wypuścili nowy zwiastun oraz przemianowali swoje studio Stanice Games na Red Martyr Entertainment. Wkrótce ma być dostępne grywalne demo, ruszyć ma też zbiórka na Kickstarterze. Czekam z niecierpliwością. W marcu w odpowiedzi na mojego maila autorzy stwierdzili, że zamierzają wypuścić demo w angielskiej, włoskiej, rosyjskiej i niemieckiej wersji językowej, natomiast jeśli kampania na Kickstarterze okaże się sukcesem, w co szczerze wierzę, będą chcieli wydać pełną grę także po francusku, hiszpańsku i polsku. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie i nie skończy się jak na przykład Stangle Tower, gdzie wśród aż 14 wersji językowych nasza Polska się nie znalazła. A teraz zapraszam Was na 7 najciekawszych w mojej ocenie premier listopada. Na dole listy nowości znalazła się gra bardzo oryginalna. Kierujemy Karlem Hambą, jedynym operatorem stacji kosmicznej Bento. I naszym zadaniem jest monitorowanie i naprawa podstawowych systemów wraz z Gorki, czyli towarzyszącą nam sztuczną inteligencją. Poza codziennymi, rutynowymi czynnościami będziemy musieli także stawić czoła własnym problemom i słabościom, co może okazać się trudnym zadaniem w sytuacji, kiedy nie mamy obok siebie żadnego towarzysza. Niebanalne zagadki, oryginalny interfejs, ładna oprawa – to wszystko zachęca do grania. I choć z pewnością nie jest to klasyczna przygodówka, to jednak tak bardzo odbiega od wszystkiego, co jest dostępne na rynku, że tym samym wzbudza moją ciekawość. Come back one day. I mean, really, come back. How far is far enough? Szóstka dla gry, w którą być może nigdy nie zagram, ponieważ wymaga gogli wirtualnej rzeczywistości, a tych nie posiadam. Niemniej nie mogłem nie ulec urokowi The Curious Tale of the Stolen Pets. W grze pomagamy swojemu dziadkowi rozwiązać tajemnice wykradzionych zwierząt. Realizując misję, odkrywamy świetnie wyglądające, miniaturowe światy, które mnie osobiście przywiodły na myśl bardzo fajną grę logiczną, jaką recenzowałem na kanale, mianowicie The Gardens Between. Siłą wspomnianego tytułu były ciekawe zagadki i szczerze mówiąc jestem ciekaw, na jakim poziomie będą one w The Curious Tale of the Stolen Pets. Mam nadzieję, że na wysokim. Jeśli kiedykolwiek dane mi będzie zaopatrzyć się w sprzęt i zagrać, to chciałbym mieć co robić, a nie jedynie oglądać coś ruszającego się po ekranie. Bo właśnie rozgrywka to element, którego najbardziej mi brakuje we współczesnych przygodowych tytułach. Na miejscu piątym niespodzianka, bo znalazła się tu gra darmowa. Jest to Trader of Stories, Chapter 2, czyli drugi rozdział handlarki opowieści autorstwa braci Rudowskich. Jest to raczej bardziej visual novel niż klasyczna przygodówka, a bohaterką jest niejaka Mio Sotis, która nie znając swojej przeszłości, kupuje historie innych, mając nadzieję, że znajdzie w nich cząstkę siebie. I podczas naszej wędrówki przez różne krainy jesteśmy świadkami wydarzeń mogących zmienić oblicze całego świata. Gra jest utrzymana w konwencji fantazy i wyróżnia się niewątpliwie gustowną oprawą wizualną. W handlarkę opowieści można zagrać za darmo za pośrednictwem przeglądarki internetowej. I myślę, że warto to zrobić, bo jednocześnie gra wygląda ciekawie, no i trzeba wspierać rodaków, zwłaszcza, że tworzą za darmo. A gry nie są wcale takie krótkie, zarówno pierwsza, jak i druga część. Lubię klimaty post-apo, tak samo zresztą jak dystopie czy inne niekoniecznie krzepiące wizje świata przyszłości. Dlatego, a także dzięki bardzo dobrej, a przede wszystkim klimatycznej oprawie wizualnej, zainteresowałem się grą Some Distant Memory.
Jej akcja rozgrywa się 300 lat po apokalipsie, a my kierujemy, jak to się dziś te zawody określa, archeolożką zwaną profesorką Zai, której celem jest odnalezienie zatopionego miasta Houston. W nielicznych ocalałych koloniach na Ziemi sytuacja systematycznie się pogarsza z powodu stopniowego wyczerpywania się zasobów. Naszym towarzyszem w wędrówce będzie Aurora, sztuczna inteligencja zdolna do odtwarzania ludzkich wspomnień ze zeskanowanych reliktów. Gra bazuje na opowiadaniu historii, a ta jest ponoć ciekawa, rozbudowana i pełna interesujących postaci. Natomiast można mieć obawy co do jakości i przede wszystkim złożoności rozgrywki, bo ta jest ponoć ograniczona w zasadzie wyłącznie do eksploracji. Typowych zagadek podobno w ogóle nie ma, ale czy można mieć o to do autorów pretensje? Nie wiem, powoli staje się to smutną dla mnie, ale jednak normą. Czyli podsumowując, mamy do czynienia z przygodówką na miarę dzisiejszych standardów. Pendula Swing to gra, która spośród listopadowych premier, a konkretnie tego miesiąca zadebiutował ostatni, szósty epizod, chyba najbardziej mnie intryguje. Wygląda bowiem bardzo oryginalnie i jednocześnie zwyczajnie dobrze, a do tego sprawia wrażenie dość zwariowanej, by nie powiedzieć karkołomnej fabularnie. Oto bowiem przenosimy się do alternatywnej wersji szalonych amerykańskich lat 20. i funkcjonujemy w otoczce fantazy, kierując Brialin, niegdyś sławną krasnoludzką bohaterką, zmuszoną powrócić do świata, którego już nie poznaje. Ale co w tym dziwnego, skoro odwiedza go po 400 latach nieobecności? Autorzy obiecują, że podczas eksploracji miasta Dabberdon natkniemy się na dziwną muzykę, nową modę, szybkie stalowe konie, a nawet gobliny i orki chodzące po ulicach w biały dzień. Czyli w skrócie, nie wdając się w szczegóły, Pendula Swing to takie skrzyżowanie Tolkiena z wielkim Gatsbym. Zdecydowanie do spróbowania, choć nie mam pojęcia, czy wrażenia będą bardzo pozytywne, czy wręcz przeciwnie, no ale sprawdzić trzeba. Lost Ember, czyli bazująca na dość nietypowej eksploracji świata gra, zebrała w listopadzie wysokie oceny. Wcielamy się w niej przede wszystkim w wilka, ale nie tylko w niego, bowiem możemy przejmować kontrolę nad napotkanymi zwierzętami, zatem będziemy przemierzać piękne, przedstawione przez grafików tereny, na które aż chce się patrzeć, także latając, a nawet pływając. Gra jest do dziwo chwalona za fabułę, ponoć wzruszającą, którą będziemy poznawać poprzez stopniowe zbieranie wspomnień naszych i naszego duchowego towarzysza, będącego jednocześnie przewodnikiem po tej pięknej krainie, jaką przyjdzie nam zwiedzać. Wiadomo, to nie klasyczna przygodówka, podobnie zresztą jak zdecydowana większość, czy nawet na upartego wszystkie gry z top 7 listopada, ale prezentuje się na tyle zachęcająco, także wizualnie, że na pewno będę chciał w nią zagrać. I czas na zwycięzców listopada. Pendulo Studios to jedni z moich ulubionych twórców przygodówek i to wcale nie za sprawą powszechnie cenionej serii Runaway, ale przede wszystkim ze względu na znakomite i przezabawne The Next Big Thing oraz intrygujące mroczno-śmieszne Yesterday i Yesterday Origins. Z niecierpliwością wyczekiwałem więc premiery kolejnej gry hiszpańskiego studia, mianowicie Blacksad, przygodówki nieźle się zapowiadającej, opartej na serii komiksów autorstwa Juana Diaza Canalesa oraz Juanjo Guarnido.
Co ciekawe, bohaterami tychże komiksów są antropomorficzne zwierzęta, czyli podobnie jak na przykład Fables. A główną postacią jest tytułowy John Blacksad, przedstawiony jako czarny kot, a z zawodu prywatny detektyw. W grze zajmie się on badaniem sprawy zabójstwa właściciela klubu bokserskiego oraz zniknięcia jednego z najbardziej obiecujących pięściarzy o nazwisku Robert Jale. Klimat lat 50. XX wieku, mroczne zakamarki Nowego Jorku i kunszt studia Pendulo – to wszystko sprawia, że mimo nieszczególnie wysokich ocen, obecnie gra ma na Metacritic dalekie od oczekiwań 63%, wciąż zamierzam sięgnąć po Blacksad i na pewno prędzej czy później to zrobię. I mam nadzieję, że odbiór gry nie będzie na tyle chłodny, by zwiastować koniec Pendulo. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że studio powróci jeszcze do klasycznych przygodówek. Potrzeba nam takich point and clickowych wirtuozów. I'm still waiting for the blows. Tak się składa, że listopadowe premiery w większości prezentowały bardzo wyrównany poziom i miałem naprawdę sporą zagwozdkę, w jakiej kolejności umieścić je wśród... w czołowej siódemce oraz którą z gier wyrzucić poza zestawienie, bo miałem 8 mocnych kandydatów. No i poza czołówką znalazła się gra Mozaik. Przede wszystkim dlatego, że opinie ze strony graczy nie były szczególnie zachęcające po premierze. Sama średnia na Metacritic dość przyzwoita, około 72% z tego, co ostatnio patrzyłem, taka średnia wychodziła, natomiast jednak opinie graczy były raczej przeciętne i dlatego ta gra wyleciała poza topkę, no ale może wielu z Was zainteresuje, także polecam przyjrzeć się jej bliżej. Pokażę też w tej chwili zwiastuny pozostałych listopadowych przygodówkowych nowości. Zapraszam. A knitted world, where woolen creatures once lived in peace, is invaded by the rattling sound of machines. Metal insects roam the land. Unravel their plans by all means. Meet Stuffy, a well-meaning but rather clumsy creature, all alone. Join with Glitch, a metal firefly without a past, having lost all he has ever known.
join the journey of this unlikely pair. Woven. An epic tale awaits you. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Stand by for analysis. Your life will always be a struggle. Isn't that why you came here? I do not care. Patient requires Somnasculpt therapy. At the Pierce Institute, our patent-pending Somnasculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. You have deviated from the orientation pathway. You will rectify this failure immediately. Patients who are lost may find that the mind creates slight physical obstructions to prevent them from finding the way back to the proper therapeutic path. Please exit this dream as soon as possible. All you've got to do is wake up. The thing that really appeals to me about video games is I think that you can just escape into another world and you can just kind of forget about everything else. I suffer from quite severe anxiety, so I wanted to make a game that actually means something and something that people can relate to. For me, the game is about anxiety, but for another person, it could be about depression or whichever mental health issue. Having the game come out on console and PC and everything is just really exciting to have people actually play my game. I think that the Safe in Our World campaign is a really amazing idea because it's just building this support network around the gaming community, especially as a lot of young people play games. And because a lot of young people suffer from mental health issues, it'll be really nice for them to just know that they're not alone and there's a lot of help available for them. There's a lot of stigma around mental health. It's basically an invisible illness from the outside. So Faction of Minds is trying to allow people to experience what it's like, so maybe they can try and understand more and empathize more. Zeg maar eens wat je juist zei. Nee? Ah, wel, van dat je daar gebogen zijn en zo. Ah, wel, het half de breukel. Lelijke kind is dat. De breukel, als je zegt, oh, die van de breukel. Ja, dat worden we wel. Ze kwamen binnen, hè. Maar met honderden, hè. Met de revolver eruit. Thanks. Kanonnen. Alles, hè. Hier vuur.
I to już wszystko w listopadowym magazynie przygodówkowym. Mam nadzieję, że materiał mimo sporego opóźnienia Wam się podobał i będziecie czekać na kolejne magazyny, które mam nadzieję mimo natłoku różnych spraw uda mi się publikować nieco wcześniej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.